Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku Stripes of Midgard. Kochani, gdzieś tu mamy Jotuna i to bardzo blisko mamy Jotuna. Gdzieś bardzo, bardzo super hiper, bardzo blisko i nie wiem gdzie. Zaraz będzie noc, a Jotun jest nerbi. Nerbi, nerbi. Jest godzina 2:52. Jestem po pracy, po robieniu serwera, który dzisiaj wystartuje, jakby nie patrzeć. O godzinie 20:30, a tak naprawdę jestem jeszcze w dupie, jeżeli chodzi o konfigurację tego serwera, no ale jesteśmy na dobrej drodze. Kochani, tak jak wspominałem, niestety ekonomii jeszcze nie będzie działać. Nie będzie działać, dopiero będzie działać po świętach. O kurde. Powietrzny Jotun. Nie pamiętam jego ataków. O kurde, dobra, pamiętam. Pamiętam jego ataki, dobra. I na szczęście mamy lepsze hitsy na nim. O! O! Uciekaj! To pamiętam z pierwszej gry, pamiętam jak grałem w tą grę. Wolno hita. Nie, nie walnął hita. Kurde, bierz te kulki analne ode mnie. Dobra, tłuczemy cię. Jesteś bardzo blisko naszej bazy. Nie mogę ci na to pozwolić. O, nie ma tak dobrze. Słyszałeś takie... rzeczy jak nic nie trwa wiecznie, niebezpiecznie. Nie mówcie, że już jest noc. Kurwa, jest już noc. I akurat Jotun. Najgorsze jest to, że tu nie ma żadnych save'ów. Nie shift. Kurde, muszę zobaczyć, jakie on ataki używa dokładnie. Biją nam bazę. Trzeba szybko lecieć, jeszcze obronić ją. Nie ma czasu na to. Na szczęście Jotun jest jeszcze daleko. Kurde, 5000. Mało nam zostało tego HP. Mało HP bazy. 5600. 5500. Kurde! Ale jesteśmy w dupie. Zamykamy bramę. Dobra. Nie jest źle. Nie jest źle. Damy radę. Gdyby nie ten Jotun, to byśmy dali bez problemu. Ale będziemy mieć do odbudowy wszystko. Wszystko jak leci. Zniszczyli to wszystko. Kurde! Dobrze, że tam na górze nie zniszczyli. Musimy ich jeszcze tu powstrzymać. Musimy ich powstrzymać, gnojów! Bon! To nie wasza działka! To nie wasz claim! Dobra, już powinni sobie poradzić. Lecimy dalej, tłuc Jotuna. Kurde, normalnie... emocje jak na grzebobraniu. Siedzieć tu mi. Tu mi daj, tu mi daj. O nie, tamte poleciały. Kurde, bramy zniszczyli. Trudno, dobra. Powinniśmy już dać radę. Jotun. Jotun first. Gdzie jesteś, Jotunie? Bardzo blisko. Dobra, damy radę może. Cały czas się mylę z tym, co on spełnuje. O,
O, fak, dobra, trudno. Jotun pokonany. Wal się na cycki. No Jotun, spada już. Eliksir prędkości, eliksir many. Zaraz to przyjdziemy, weźmiemy. Więc tak, pierwsze co? Odbudować bramy. To jest priorytet. No i niestety, ale... Zwiększa nam się czas trwania nocy. To mnie martwi, bo wiem, że potem to nie będzie takie proste. Dużo dostaliśmy po dupce. Odbudujmy to. Przekaż maksymalną ilość. Inaczej tego nie zrobimy niestety. Musimy się naprawić. Te jotuny będą coraz mocniejsze. Uff, dobra, napraw to. Tej tarczy nie musisz naprawiać nawet. Dobra, musimy coś zrobić. Wytwórz F. Miecz. Ametystu nie mamy. Miecz Hersira. A miecz Hersira to jest ten. I to ma DPS-y 105. Dobra, zróbmy to. Mamy ten nowy mieczyk. To odłóżmy. Wyposażenie 2. Wyposażenie 1. Chciałbym jeszcze zrobić łuk. Czy ja mogę zrobić sobie jakiś nowy łuk? Jaki ja mam w ogóle łuk? Nie mogę sobie zrobić nic. Jestem łucznikiem bez łuku. No jaja sobie robicie? Łuk z Utgardu. Ja mam teraz łuk wieśniaka. Tak, 60 DPS-a. On co cały huk mi daje. 82. No niby nie jest to złe. Aczkolwiek zaraz będzie. Już mieliśmy tak, na pewno elektrycznego. I tego drugiego, więc mógłbym sobie zrobić łuk żaru, żeby w razie czego DPS-ować ładnie tamte stworki. Ale nadal to nie jest jakoś super. Nie wiem, gdzie jest ta pobliska plaża. A, tu jest ta pobliska plaża. Ej, dobra, to spróbujmy sobie zrobić pobliską plażę. Ja mogę zrobić sobie przy okazji jakieś kamienie. 7. Butę żelazo 6. Deski to my chyba mamy, nie? Ale zróbmy z 15. Naprawmy tutaj przynajmniej sobie wejście, gdyby się stało tak, że jednak nie zdążę dojść do bazy. Weź to. Buduj. Odblokowaliśmy sobie bramę. Czy odbudowaliśmy sobie bramę. To jest różnica. Znów musimy zacząć zbierać surowce. Możemy niby uciec, ale czy nam coś to da w tej chwili na danym poziomie? No mało. W szczególności, że chciałbym rozwalić bossa. Bardzo martwi mnie to, że zwiększa się ta noc. Ona się za szybko troszeczkę zwiększa jak na singlu, bo roboty jest tu multum. Depowania jest multum, a jednak mamy dosyć mało czasu. To mamy też birek. Dobra, trochę ku tego żelaza i reszty. Spoko luz, bardzo mnie to cieszy. No i w końcu będziemy mieć również ametyst. Chyba. A może i nie? Akwamaryn. Czy będą tu jakieś moby? Tu nic nie ma. Jakieś kamyczki, no i właśnie, widzicie, już nam się zbliża zaraz noc. Zbliża nam się noc i w sumie, no, nic nie zrobiliśmy tutaj takiego. Jest ametyst. W sumie jakieś znikome ilości. Co potrzebujemy, żeby odbudować port? To jest pytanie za milion punktów. Oho, Helsingowie. Co my potrzebujemy?
Potrzebujemy 500 duszy, 10 desek, dwóch starożytnych rdzeni. Teoretycznie możemy. Wytwórz. Łódź Firinga. Trzy przędzy potrzebujemy. Co nam to daje? Więcej HP tylko. A to cóż tu jest? No dobra, mana. Dobra, zaraz się tam cofniemy. No problem. Ale ja bym sobie chciał jeszcze to rozwalić. Zawsze jakiś drop z nich będzie. Tylko my mamy bardzo mało życia. Dobra. Pyk, pyk. No i są spoko DPS-y, powiem wam szczerze. Przędza. Trochę przędzy z nich podropiło. Mimo iż to przędza teoretycznie... Teoretycznie jest u nas dostępna, nie? Będę musiał już sobie stąd iść. Przędza, 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 przędza. Dawać mi przędzę. Jak ekwiwunek jest... A, eliksir zdrowia. Ku, pyk. Już nie jest pełen. Tu jest gdzieś skrzynia. Ja mam tak mało czasu. Tu jest skrzynia. Że ja pierdzielę. Poziom pierwszy. Zasłużony skarb. Co? Ma po skarbu platarnia. Co to jest? Dobra, ja tu wrócę. Swój. Ale ta mapa? Mapa jest od czego? Nie wiem. Kurde, nie wiem. Dobra. No muszę wrócić, nie mam innej opcji. O ile wrócę i jeszcze cokolwiek zastanę, bo widzę, że... Chyba tam nie wrócę. Kurwa, biją nam już, no. Weźcie, przetrwajcie chwilę jeszcze. Ale będą jaja, jak przegram. Pewnie góry nie zamknąłem, co? Albo się przebili. To też bardzo prawdopodobne. A jeszcze oni nic nie robią. A dobra, tłuką się. Tłucz go, gnoja. Dobra, starożytny rdzeń. A jakbym zamknął, to by było na pewno jeszcze lepiej. Kurde, no nie możemy zbytnio teraz bram stracić. Nie możemy zbytnio bram stracić, bo jak stracimy bramy, to potem będziemy mieć problemy z ufortyfikowaniem się. A potrzebujemy tych surowcy właśnie na jakieś głupie podróże. Ej, wracaj tu, gnojku! No. Wracaj, wracaj! Tam, gdzie raki zimują. Tam jest jakiś event chyba. Tak, jakiś event chyba. No mówię, normalnie emocje jak na grzybobraniu. Przebili się. Tak właśnie, przebili się. Wracać, gałgany. Kurde, znów się przebili. Jest naprawdę coraz trudniej, kurde. Won. Nawet mi tu nie podchodź. No, nie w tą stronę. Musimy trochę dodać sobie punktów rajeczego w... O kurde, przebili się na topie. We, broń tu. Broń. Kurka wódka. O, ledwo. Ledwo. Ledwo, ledwo, ledwo. Fuck. Da się naprawić? Nie da się naprawić. No i zobaczcie, coraz dłużej mamy niestety to porobione. Musimy mieć te bramy. Nie ma innej opcji, bo ja inaczej się nie wyrobię.
No. No i musimy też troszeczkę sobie tutaj przekazać dusz. Dobra, ale teraz spróbujmy. Ale czekajcie, bo ja już mogę chyba nowy łuk zrobić. Tak mi się wydaje, że mogę sobie nowy łuk zrobić. Mogę czy nie mogę? Łuk. Chuja możesz, a nie nowy łuk. Bursztyn ci potrzebny, gnoju. Ostrze Sigin. O Jezu. No dobra. Niechaj tak będzie. Idziemy zrobić statek. Może w pizdu będziemy mogli sobie stąd odpłynąć. A to był Blood Moon. Sześć desek, kurde. Sześć desek mi brakuje. Mówię, normalnie emocje jak na grzybach. Weź ze 20. Desek to nie szkoda. Gdzie ja poleci... No dobra, w sumie. Jaka to różnica? Trochę sobie przynajmniej tutaj kości nałapiemy. Jeleń drzewa zstąpił z tego świata. Do tego świata może raczej. Won. Proszę się mnie nie czepiać, bo ja tutaj sobie teleport robię. Ale Lipton. Ale Kamycki. Już teraz mogę sobie walczyć. Tylko jakbym się jeszcze bronił. Kurwa, broń się, człowieku. Weź, zdechnij. Kolec Linorma, czyli to z nich dropi ten kolec. Dobrze, kurde, wiedzieć. Gdzie jest ten chicken? Rudę żelaza. To wezmę sobie na pewno. Ten chicken gdzieś może być indziej. Where is chicken? Dobra, dawaj mi kolec i norma. No gdzie jest ten kurczak mały? Tu jest pan chicken. Nie wiem, czy ja stąd wyjdę teraz, ale dobra. A ja muszę go złapać, nie zabić. Fragment wydarzenia. O, ty tutaj? O. Umrzyj w końcu. No, ale ładnie nam dupę skroiła. Eliksir many. Jezu, i patrz, już jest noc. Za szybko. Kurde, jeżeli będą następne odcinki z Tribesów, to ja muszę jakoś sobie zwiększyć te cooldowny na to, bo naprawdę to jest za szybko dla mnie. To jest dla mnie za szybko. Ja po prostu nie daję rady cokolwiek zrobić, a już w ogóle sobie tutaj, nie wiem, nawet głupie kamienie czy inne tego typu rzeczy. Kurde. On nie może hitować, jak już nie. Weź spierdzielaj. Won. Dobra, heltingów teraz nie będzie, więc możemy sobie dzisiaj latać całą Bożą noc. Kurwa, kolejny jotun!
Ile można? Bez wstyd? Znisz. Daj bez wstyd. A jest, to znów to gówniane. No, niezbyt mi się to podoba. Tylko żelazo, pozbierajmy to. Zawsze się przyda. Tu gdzieś chyba też widziałem jeszcze żelazo, prawda? Nie, to było srebro. Srebro też się przyda. Bewstyd mi się nie podoba osobiście. O, jeszcze przejście, fajnie, super. Jeszcze jakieś kamyczki. Drewno i inne szpargałki. Obrót shift. A, są upierdliwe strasznie. Rampa 3, napar leczniczy. Bierę. Dobra, ale teraz już uciekamy stąd. Czy to jest jotun? Nie. Co mi się tak ekran do góry poszerzył? Coś tu jest. Coś tu było, bo coś mnie tu utłukło. Coś tu jest, ej. To ja biorę. To też wezmę. Zbliża się chyba zima. Mam nadzieję, że to, że nam się zwiększa noc, to jest właśnie efekt zimy. Aczkolwiek wiem, że kiedyś jak w to grałem, to niestety to nie był efekt zimy, tylko po prostu wraz z progresem zwiększała się również trudność gry. I obawiam się, że może tu być właśnie tak samo. Ile tu jest żelaza? Nawet na was nie patrzę, ja po prostu zbieram. Oby więcej takich biomów. Oby więcej takich biomów. To jest do góry. Odpierdzielcie się ode mnie, gałgany. Nie, kurwa, przesadziliście. Gnoje przesadziły. No i sobie rozjebałem jeszcze cokolwiek, no świetnie. I tyle to by było z naszej darmowej nocy, kurde. Oczywiście Shiro zachciał sobie walczyć. Jeszcze Jotun Huk wie, gdzie jest. Możliwe, że jest nawet przy naszej bazie. A ja o tym nie wiem. Weź, idź. Jesteście taki irytujący, nie jesteście mocni, a jesteście irytujący. Oczki. Kamyczki zawsze zbieram. Z szacunkiem do kamyczków tak zostałem wychowany. I do żelazka też. Znaczy do żelaza, nie do żelazka. Ile was tutaj jest? Więcej was matka nie miała w domu? Na dwór wypędziła? O, idzie kolejny. Behemot, kurwa. No ile was tu jest? Pyk, pyk, pyk. Pierdzielamy stąd. Płyniemy. No jeszcze zostałem po ryju, naprawdę? Wytwórz. Oj, przepraszam za wiadomość. Ja mam tu statek? Tu mam statek. O! Kurwa.
Ja umiem pływać. Tylko widać, że gra jest zbagowana. Dobra, płyniemy. Płyniemy statkiem przez ocean i morza. Jakieś szanty. Ej, kolejkę, nalej. Ja tu widzę syrenę. Nie, to nie była syrena. Kurka, wódka. Czyli to w ten sposób działa. Jak sobie teleport już ogarniemy, to już możemy, rozumiem, tak? I nasza postać nauczyła się pływać. Daleko to ja sobie nie popływałem, no ale cóż. Przynajmniej wiemy, jak działa teraz pływanie. Jak widać, działa tak 2 na 10. 2 na 10. Coś tu jest. Coś tu mnie strzela. Ale tam chyba nic nie było. Czyli tak, następnym razem jak wyruszamy... Tylko no właśnie, to jest dziwne. Żeby wyruszyć statkiem, trzeba mieć wydefiniowaną bazę, więc albo po Blood Moonie, albo nie wiem. O, już. Pomiałem sobie statek. Ej, wejdź na łódź. Ej, mister, cofnij. Wydostań się. Czy jest jakikolwiek sens tego? Nie wiem. Być może. Wiem tylko, że jestem w dupie, jeżeli chodzi o pancerze. To na pewno. Drugie, zaraz pojawią się Heltingowie. Ulepsz. Nowe ulepszenia robimy oczywiście. I cały czas Jotun z jednej strony. Lepsze bramy, poziom drugi. Nie wiem, czy nam starczy na poziom kolejny tutaj. O dziwo, starczyło. No dobra. Jak stoimy teraz z materiałami na cokolwiek? Możemy sobie zrobić łuk elektryczny. Albo potrzebujemy łuk Norn. Wytwórz. I wytwórz. Kieł wilkołaka, jedna sztuka i mamy już najlepszy łuk elektryczny. Jak jeżeli chodzi o zbrojkę? Bo tutaj też jesteśmy strasznie w D. Dzikie łachmany. No, też tak słabo. To na pewno nie. Czyli po prostu dzikie łachmany sobie robimy razy kilka. Pewno będzie to lepsze niż to, co mamy w tej chwili. I jakaś tarcza. Kilka tarcza. Rozumiem, że mi to wyekwipowało wszystko, tak? Chyba tak. No nie jest tragicznie. Naprawdę nie jest tragicznie. Myślałem, że będzie gorzej. Dwadzieścia strzał. Wolę te zwykłe. Co my jeszcze możemy tu ulepszać? Ja bym ulepszył całkowicie jeszcze bramy. Ufortyfikowana brama. Wieża łucznicza, świetnie. Otwórz. Dodaj strzały pioruna. Zawsze jakaś tam fortyfikacja już będzie, prawda?
Może ja właśnie powinienem w ten sposób to robić. Pięty kamień 21, kute żelazo 17. Deski również ze 20 sztuk. Brama ufortyfikowana. Dobra, weź te strzałki. Musimy się trochę ufortyfikować, bo jest lipa. Nie wiem, czy oni strzelają tylko i wyłącznie z tych, czy też z innych. Jeżeli będą ufortyfikowane przynajmniej dwie wieże, to już będzie zupełnie inaczej. No i fajno. Tu już mamy w teorii przynajmniej w jakiś sposób załatwione. Kurde, tylko jest 31 minut odcinka, moi drodzy. Ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Pamiętajcie, że serwer Minecrafta startuje dzisiaj o godzinie 20:30. O 20:30. No i kochani, jakby nie patrzeć, wszelkie informacje, whitelisty i tak dalej oczywiście możecie znaleźć na stronie bookishiro.pl. Tam jeszcze może być kilka rzeczy nieporobionych, ale musicie mi to wybaczyć. No. O. Dobra. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. To jeszcze przeżyjemy tą noc i kończymy odcinek, bo naprawdę robi się już długi odcinek, a jest 3:23. Wracaj. Wracać. Nie wiem, jak sobie radzi ten top. Mam nadzieję, że lepiej niż tu. Już nie jest tragicznie. Damy radę. Te upgrade nam sporo dały, jakby nie patrzeć. Samo ufortyfikowanie bram w sumie i te wieże łucznicze naprawdę są spoko. Dobra, połowa za nami. Dobra, wchodzimy szybko i zobaczmy, co tam się dzieje. Jak sobie radzą nasze wieże łucznicze? Czy w ogóle sobie dają radę? Oj, tak słabiutko bym powiedział. Tak słabiutko bym powiedział. No mówię, gra chyba nie bierze pod uwagę, oprócz tego, że zadajemy więcej DPS-ów i ogólnie oni mają mniej DPS-ów. To gra nie bierze pod uwagę tego, że jestem tu sam. I dalsze upgrade'y wieżyczek, no niestety są konieczne. To jest dopiero mała tura, że tak powiem. No lipa jest, lipa, lipa, lipa. Jotun jest blisko twojej osady, o kurde. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. No i co? Widzimy się już w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej, hej.